zupełnie hańbiącą sprawą było poparcie przez polskie władze rozbicia niepodległej Serbii, naszego pobratymczego narodu, który w swoim państwie nie mógł liczyć pół wieku ponad po wojnie na nienaruszalność własnych granic. Odrywając Kosowo, pomijając już sprawę, że tam jest w Prysztynie kolebka Serbii, naruszono pakt jałtański i poczdamski. Pierwszy raz naruszono granice państw w Europie. O tym nikt nie mówi. To jest, proszę Państwa, rzecz niebagatelna. Ona ma łączność z tym, co powiedziałem przed chwilą o konieczności wychowania naszych dzieci, ponieważ za chwilę mogą być naruszone polskie granice. W imię racji na przykład osób, które czują się pokrzywdzone. Bo polskie władze dotychczas nie wprowadziły regulacji, które by broniły naszej ziemi. A przecież idąc już stąd na północ, mamy Warmię, mamy Mazury, tam już dzisiaj Polacy przegrywają procesy o własny dobytek. Mąż pani Senyszyn, tej posłanki SLD, specjalizuje się w prowadzeniu procesów niemieckim prywatnym wnioskodawcom i firmom. Ludzie powiązani z władzą w Polsce, znając niekiedy zamierzenia rozmaitych służb, czy zbiorowych, tak jak parlament, Sejm, Senat, czy rządowych, uczestniczą w procesach przeciwko własnemu państwu tak naprawdę.